Państwu, Szymon Konieczny, strona na Facebooku Koncertomania. Ja się z Krajowice. Wspominamy świętej pamięci znanego aktora kinowego i teatralnego, świętej pamięci Macieja Damińskiego. Przypominając świętej pamięci Macieja Damińskiego, przygotowaliśmy krótki film wspomnieniowy znanego polskiego aktora teatralnego i kinowego Macieja Damińskiego. W dniu 17 listopada cały świat i całą Polskę obiegła smutna informacja o odejściu świętej pamięci aktora teatralnego i telewizyjnego Macieja Damińskiego. Maciej Damiński, znany polski aktor teatralny i filmowy, legenda polskiego kina, znany m.in. z serialu M jak Miłość, czy filmów kinowych, filmu Ciało, Uwierz Mikołaja, czy Znachor z 2023 roku. Maciej Damiński miał okazję występować na deskach Jasielskiego Domu Kultury w ramach jesiennych spotkań z teatrem w latach bodajże 2018 roku i 2020 roku. Maciej Damiński był bardzo osobą pogodną, bardzo utalentowaną, ceniony aktor o charakterystycznym głosie, który łatwo zapamiętać i bardzo lubianą w społeczeństwie aktorskim, jak i przez polskich fanów, jak i zagranicznych. Taki był Maciej Damiński. Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkich scen z filmów z udziałem świętej pamięci Macieja Damińskiego. Szymon Konieczny, strona na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice. Dzień dobry, panie Józiu. Dzień dobry, dzień dobry. Widział pan tych łobuzów? Co oni tutaj tak nagle robią, co? Skąd się wzięli? Ci tam kręcą się tu już od paru dni. Pan myśli, że dlaczego ja cały dzień w sklepie siedzę? Chcę Zośkę samą zostawić. No. A nie można by jakoś tak grzecznie wyprosić, albo policję zawołać, zadzwonić? No, zaraz nimi zrobię porządek. Trzymaj mnie, Zośka, bo... No to proszę, proszę bardzo, no idź, idź. No to znaczy... No. A jakby dali powód, to tak, ale tak, to no co, cicho się są, to... Samym wyglądem odstraszają nam klientów. Ale to chyba nie są tutejsi, bo ja żadnego z nich nie rozpoznaję. Rumcajsa pani zna? Rumcajsa? No, to są jego koledzy. I powiem pani, że nie siedzą tutaj przez przypadek, tylko tracz ich nasyła. Nie, tam co pani mówi. No tak. Będą się tutaj tak kręcić, dopóki pani Traczowa będzie mieszkała u pani Krysi. A ich co to obchodzi? Jak to co? No, chcą ją stąd wykurzyć, tak czy nie? Dzieweczka jest wstydliwa, sam na sam. Lecz z wokalem taką jedną, wszystkie cnoty przylepną. Mówię wam, nie wiedziała, jaki ma pieszczota smak. Nie wiedziała, co się robi, kiedy się tak. Się bumy rozbierała, ze wzruszenia zadrżała. Szepcząc tak. Kłaniam się bardzo serdecznie, miło mi, że mogę zająć wam kilka chwil. Pozwólcie, że przedstawię się, jestem Maciej Damiński, a jestem tu z powodu bardzo ważnego. Przede wszystkim czas, święta. Z tyłu choinka często ludzie się w dobie dzisiejszej, w dobie COVID-u i tej strasznej pandemii zastanawiają się, co by zrobić, żeby się oderwać od tego natłoku strasznych rzeczy, które się dzieją nawet dookoła, od tej gehenny straszliwej, no nawet jakby się i od polityki w ogóle, żeby się od tego oderwać. Jest jeden sposób, kupić sobie dobrą książkę, podarować komuś dobrą książkę, czytać tę książkę i smakować tę książkę i czuć zapach tamtych czasów. Zatrzymajmy się na chwilę. Maciej Damiński zadebiutował w wieku 12 lat rolą Franka Miksy w Tajemnicy Dzikiego Szybu. Na ekranie występował razem z bratem Damianem. Był rok 1956. Oglądaliśmy go także w Szatanie z siódmej klasy, Genialnym planie pułkownika Krafta, czyli dziewiątym odcinku Stawki większej niż życie,
gdzie zagrał podwójną rolę Wacka Słowikowskiego i Erika Gettinga, Rzeczpospolitej Babskiej czy serialu Droga. Widzowie telewizji Dziewcząt i Chłopców zapamiętali go jako gospodarza Bory na Telesfora. No, to teraz możemy zaczynać. Dzień dobry Państwu, kłaniam się. Ja... Co się stało? Aha, nie w kamerę, dobrze. Na widza mam patrzeć, widz jest tutaj. Widz, który zresztą napisał tę książkę, muszę Państwu powiedzieć. Widz zacny, cudowny, wspaniały, że mu się chciało, że zebrał to wszystko do kupy i powstała ta jedyna w swoim rodzaju książka. Ale wracając do tematu. Otóż widzicie za mną choinkę. Czas świąt. Czas, nie wiem, wspomnień, przypomnień i radości. Drzewko udekorowane piękne, ale trzeba, żeby pod tym drzewkiem były jeszcze jakieś prezenty, jakieś niespodzianki. I najpiękniejszą niespodzianką może być tej książka, którą napisał pan Malinowski, którą dedykuję wszystkim, którym na sercu leży telewizja, wspomnienia telewizyjne, tamten czas, który już minął, bo to jest troszeczkę retro książka o tym, co już minęło, co czego nie ma. I wszyscy ci, którzy chcieliby wrócić do tamtych czasów, zapomnieć o tej strasznej historii, która nas otacza w tej chwili, pandemia, polityka, te wszystkie koszmary, które człowieka napadają z wszystkich stron, jeżeli chce się od tego odczepić, odizolować, zapomnieć, to jednym z najwspanialszych sposobów na to jest właśnie kupienie sobie książki Telewizji Dziewcząt i Chłopców z lat 57-93. Proszę mi wierzyć, jak to się czyta, to się po prostu chłonie tamten czas, chłonie się tamten zapach, tamtą atmosferę, tamte czasy, które już niestety minęły. Ja tutaj też mam swoją cegiełkę w tym. Pan Malinowski był łaskaw zaprosić mnie i mojego przyjaciela Telesfora do tej książki, bo to są wspomnienia o ludziach, których już nie ma. To znaczy, ja jeszcze jestem, ale na przykład Huberta Andrzejewskiego, który animował tego Telesfora, z którym rozmawiałem zawsze na antenie, na ekranie, to jego już nie ma. I nie ma bardzo wielu ludzi, którzy w tej książce występują, ale oni żyją dzięki tej książce. W tej chwili telewizja jest troszeczkę inna niż dawniej. Dawniej to było cudowne, wspaniałe, żywe. Dawniej się rozmawiało z tymi dziećmi, pomimo tej bariery, którą stanowił ekran. W tej chwili nie ma tego, że dziecko chce ze mną rozmawiać. Dziecku najważniejsze w tej chwili, to jest dla niego jest najważniejsze, żeby ruszało się na kolorowo jakieś tam zwierzątko, czy inna dziewczynka, czy chłopiec. I żeby tam wszystko się działo jakoś tak, bez sensu, naprawdę. Te wszystkie uspokajacze dzieci, bo to jest w tej chwili groza. To, co widzę, że to jest naprawdę przykre, bo jak dziecko rozrabia, chce z kimś pogadać, żeby było w centrum zainteresowania, to rodzice mówią, masz tutaj laptopa i sobie oglądaj. I dzieciak ogląda, później drze mordę, jak się film kończy, bo trzeba następny szybciusieńko wrzucać. No, są dzieci, które natychmiast łapią, o co chodzi, same sobie wrzucają, tylko wtedy jest niebezpieczeństwo, że mogą wrzucić nie to, co trzeba. A to jest naprawdę, w naszej dobie, to jest nagminne. Także w tej chwili już nie ma tej telewizji, która była, nie ma tego, tak jak powiedziałem, tej atmosfery, tego zapachu, tej tajemniczości i wspaniałości, jaką tamte czasy niosły. Bo w tej chwili jest wszystko bardzo dobrze przygotowane w telewizji, szczególnie dla dzieci, czy nie tylko dla dzieci, a dawniej to była pełna improwizacja. Jeżeli się cokolwiek udawało, to było święto, a nawet jak się nie udawało, to były urocze wpadki. No nie będę teraz opowiadał o takich wpadkach, bo chociaż dlaczego nie? Często jak się na żywo gra, to trzeba troszeczkę podimprowizować, a to się zapomni tekstu, a to trzeba coś zachachmędzić, a to, nie wiem, jakoś zatuszować te wpadki drobne.
I ten skubaniec mi, nie wiem jak on to zrobił, zawiązał mi sznurowadła w butach pod stołem, czego ja nie wiedziałem. I tam zaczął mi wypuszczać, że to Maciek, podaj mi tam książkę na regal jakieś, wiesz. Ja wstałem, oczywiście mało nie wywaliłem, nie rozwaliłem sobie głowy o podłogę, bo rymstałem jak głupi na ziemię. A ten szczęśliwy, ten telesforek się tam... Ale to były te ciekawostki, takie smaczki cudowne, których już nie ma. W tej książce znajdziecie wiele wspomnień, wiele opowieści na temat telewizji, której... Dziękujemy serdecznie Państwu za oglądanie, za obejrzenie krótkiego materiału wspomnienia Macieja Damięckiego, aktora polskiego teatru i telewizji. I uczcimy pamięć aktora świętej pamięci Macieja Damięckiego minutą ciszy. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Szymon Konieczny, strona na Facebooku, Koncertomania Jasielska i okolice.